W poprzednim odcinku studniówka w Krynicy dobiegła kresu. Gerwazy zaś, nie tracąc moresu, ruszył na poszukiwanie czegoś, co ukoiłoby kaca spowodowanego obecnością w tym serialu. Został jednak zaskoczony przez Daria, który pamiętał, jak Gerwazy odrzucił jego ofertę współpracy. Spieprzaj, dziadu. Pod pozorem przyjaźni robił miłe minki. Zaprosił więc na drina. Herbatki z cukrem, bez cytrynki. Lecz wiedźmak głupi nie był. Wyczuł, gdzie leży finta. Odrzekł więc bardzo sprytnie. Masz ochotę na grę w gwinta? Dobrze. Tymczasem zbliżające się wybory do Sejmu podzieliły imprezowiczów na kilka zwalczających się obozów. Stary obóz, nowy obóz i obóz na bagnie. Następnie najpotężniejsi magowie otoczyli całą górniczą dolinę magiczną barierą. Przepraszam, to nie ten scenariusz. Barierę utworzyła Jessie, zaś jej siła miała być wprost proporcjonalna do wierności tego serialu materiałowi źródłowemu. Nic dziwnego, że przetrwała całe 3 sekundy. Tak zaczęły się przepychanki, które prawie dorównały legendarnej batalii o karpie z Didla. Jak się okazuje, chytry dostawca kebabów Izmir miał asa w rękawie i nie chodziło tu bynajmniej o sos super ostry. Wypuścił zamieszkałą w piwnicy hordę twitterowych aktywistów. Zaś Julka Naczelna starła się z godnym siebie przeciwnikiem, matką Polką. Tak rozpoczęło się starcie pomiędzy bananową młodzieżą a matkami z tatełami. Wydarzenie, które przejdzie do historii jako bitwa o socjal. A ty, podatniku, płać i płacz. Wróćmy do Gerwazego, by nic nam nie ubyło. Dario tak przerżnął w gwinta, że aż mu się zawyło. Wraz z błyskiem łysej glacy ostrze zaświeciło. Lecz wiedźmak, jak to wiedźmak, spuścił łomot aż miło. Zgarnąwszy swoją talię, rzekł tedy, patrząc krzywo. Poszedłbym na piwo. Tymczasem Jennifer z Wałbrzycha otworzyła komnatę tajemnic, gdzie spotkała więźnia z Azkabanu. Szukał on kamienia filozoficznego, jednak Jennifer miała na podorędziu jedynie kamień nerkowy. Byłoby to się źle dla niej skończyło, gdyby nie... Bulbasaur, dzikiem mamcze! Tymczasem... Biegnij, Forest, biegnij! Usłyszała Ciri Skywalker. To też dziewoja, rozumiejąc to tak samo dobrze, jak twórcy tego gniota zrozumieli książki, zaczęła biec w kierunku lasu. Tak dobiegła do nordyckich fiordów, gdzie Jennifer wciąż poszukiwała swego rozumu i godności człowieka. Znalazła jednak tylko ognistego Ricardo. Ten próbował odpalić swoje petardo. Jednak Ciri Harda wyjęła korda i niczym mongolska horda rączo rąbnęła rękę Ricarda. Jennifer gorcza nie była, gdy dziko zawyła i niby zmyła, miecz w stronę Ricarda posyła. Nie musiała powtarzać dwa razy, bo tam już czekał Gerwazy, do Ricarda nie kryjąc urazy. Tymczasem bitwa o socjal udowodniła, że twitterowi aktywiści mają nie tylko sieczkę w głowie, ale i kisiel w trzewiach. Kisiel malinowy, tylko twoja słodka chwila, twój moment, twoja chwila. Zapach kisielu zwabił jednak grasującego w pobliżu drapieżnika, niejaką Cringillę. No nie mówcie, że o niej zapomnieliście. Przecież do tej pory jej rola w historii była tak znacząca, że polegała na wytoczeniu się z jednej meliny do drugiej meliny. Najwyraźniej showrunnerka uznała, że to będzie ciekawsze niż adaptowanie jakichś tam nudnych polskich książek. Powstały bałagan musiał posprzątać więc nie kto inny jak twój stary. Matka Polka zaś uznała, że nie będzie niczego i rzuciła legendarne zaklęcie Kononowicza. Jennifer nie mogła tego przegapić, postanowiła więc bez namysłu porzucić swoją dopiero co wyratowaną rodzinę, by popatrzeć na fajerwerki. Tyle, że Gerwazy oraz Ciri szli dokładnie w tę samą stronę. Czyżby więc Jennifer po prostu chciała dać dyla? Poproszę o podkład z Benny Hilla. Thank you.
gwiazdy Jennifer woziła się z psiapsiółkami w galeriach, na naszych bohaterów trafił chudy Joe. Jednakże zamiast podjąć walkę, uczynił to, co wedle Netflixa powinien zrobić każdy podrzędny samiec. Podporządkował się silnej, niezależnej feminie. Nie było jednak czasu na simpowanie. Gerwazy bowiem chciał ewakuować się z tej produkcji jeszcze przed zakończeniem zdjęć do tego sezonu. Udał się więc nad morze, bowiem swoją barkę pozostawił na brzegu. Jednak nie dane mu było odpłynąć, bowiem na jego drodze stanął sam Izmir. Jak się okazuje, kebabownia była zaledwie przykrywką, tuszującą jego plan objęcia władzy. Jedno rolo, by wszystkimi rządzić. No to masz pecha, bo ja wolę kebaba w bułce. Tak odbył się pojedynek wszechczasów. Wiedźmen kontra Kebabman. I choć walka była zażarta, uwagę Gerwazego odwrócił ogromny drąg Izmira. Tak białowłosy został pobity. Ostrzegałem cię, Gerwazy. Każdy mój kebab piecze dwa razy. Tymczasem Siri Skywalker, nasza młodzieży, puściła się pędem do pobliskiej wieży, gdzie już czekała ogromna skała, co go monolitem showrunnerka nazwała. Ciri więc spytała: o magiczny głazie, podziel się swą mądrością. Głaz odrzekł: w takim razie dam ci radę, mała, byś zaraz stąd w poskokach chyżo spierdalała. Ciri posłuchała, bo i cóż robić miała, skoro już ta hała jest gorsza od Rings of Power. Widząc więc przesuwane absurdu granice, chyba się teraz zbytnio nie dziwicie, że prowadzący tego kanału, by nie dostać szału, rzucił: nie da rady. Pierdolę, wyjeżdżam na wakacje w Bieszczady. I tak relaksu nieco zażywając, wątrobę przy tym zdziepko podleczając, topór swój zaostrzył, wąs ułożył szpicę. Przed wami kolejny odcinek Netflixowego The Witcher. Dzień dobry, z tej strony Drwal. No i co mogę powiedzieć na dzień dobry? No dawnośmy się nie widzieli. Moi drodzy, wybaczcie, ale każdemu potrzeba czasem urlopu. Ja zaś przekonałem się, że wakacje mi chyba nie służą, bo pierwszy tydzień zwykle odzwyczajam się od pracy, później kilka dni jestem w stanie wypocząć, a następnie myślę tylko o tym, ile pracy mi się nazbierało przez ten czas, kiedy byłem na wakacjach. Czyli w sumie tak średnio najeżdża z tym wypoczynkiem, no ale jakoś człowiek baterię podładował. Panowie i panie, dużo rzeczy się przez ten czas działo. Kurka wodna, rok szkolny się zaczął. Politycy zaczęli sypać obietnicami wyborczymi. Netflix w międzyczasie zbanował mój poprzedni odcinek. Po 3 tygodniach bytności w internecie. No, nie ma to jak szybki zapłon, co? Nie martwcie się, odwołanie już złożone. Będziemy walczyć. Kto jeszcze tego odcinka nie widział, to wrzucę go w międzyczasie na jakąś niecenzurującą platformę. Link zaś umieszczę gdzieś w komentarzu. Jeżeli zaś chcecie pomóc mi przezwyciężyć paskudny algorytm YouTube'a, no to dobrze wiecie co robić. No, łapeczka w górę, komentarz, może być ładny wierszyk dla ekipy Netflixa. Jestem pewien, że się ucieszą. Oraz oczywiście subskrypcja na kanale, ten kto jeszcze nie ma, z góry pięknie dziękuję. Panowie i panie, mam nadzieję, że to czekanie wynagrodzi wam prawdopodobnie najdłuższy wstępniaczek, który właśnie wzięliście ze wszystkich. 7,5 minuty. Trochę zeszło, ale no trzeba było sporo się nad nim napracować. Mam także nadzieję, że reszta tego, co dla was dzisiaj przygotowałem, także wywoła raz czy dwa banana na waszej mordce. No ale dobra, łysy, zagęszczaj, bo roboty od groma, czasu mało, cały hajs poszedł na urlop. Teraz trzeba nacisnąć pasa. Na szczęście mogę oszczędzać pieniądze, wydając pieniądze. To moment na sponsora tego odcinka, czyli Letyshops. Letyshops to strona, dzięki której przy zakupach online część z wydanej kwoty wraca do ciebie poprzez tak zwany cashback. Wystarczy zalogować się na Letyshops i wybrać sklep, w którym chcemy zrobić zakupy. Ot, na przykład wybiorę sobie takie Allegro. Dzięki zainstalowanej w przeglądarce wtyczce Letyshops od razu widzę, jaki cashback
cashback przysługuje mi w danym sklepie. Kupuję co mi potrzeba i cyk, zaoszczędzona kwota pojawi się na moim profilu w Letyshops. Letyshops współpracuje z ponad 3000 sklepów, zaś co i rusz pojawiają się specjalne akcje, w ramach których cashback zwiększony jest nawet kilkukrotnie. Warto więc zaopatrzyć się we wtyczkę do przeglądarki oraz w apkę Letyshops na smartfona, by nic nie przegapić. Polecam więc Letyshops wszystkim tym, którzy cenią sobie własne pieniądze. Link do strony Letyshops zostawiam w opisie tego filmu. Strona, wtyczka oraz apka są zupełnie darmowe, także tak to można oszczędzać. Dziękuję za wysłuchanie bloku sponsorskiego, a teraz lećmy do materiału. Dzisiejsza historia zaczyna się na pustyni. Na tej samej pustyni pewnie wylądowały wszystkie książki, które posiadali scenarzyści, jeżeli jakąkolwiek posiadali. No i na tej pustyni oczywiście wylądowała także i nasza Ciri. Odcineczek się zaczyna. Na chwilkę wracamy do wydarzeń z poprzedniego odcinka. Widzimy więc, jak kurz opada nad polem bitwy w Aretuzie. Nasz bard Jaskier przychodzi właśnie do Aretuzy. To nie tak, że wiecie, że cała wyspa aż drżała i grzmiała od tego, co tam się działo. Nie tak, że w sumie Jaskier mógł równie dobrze dostać jakimś przypadkowym zaklęciem czy strzałą. Krótko mówiąc, Jaskra trzeba było gdzieś tu wepchać znowu na siłę, ale on w tym sezonie w ogóle jest na siłę wepchany wszędzie. Zauważyłem, że w każdej scenie, która jakkolwiek dotyczy tej większej fabuły, nie tego jego romansu z Radovidem, to równie dobrze Jaskra mogłoby nie być. On tu jest tak bardzo potrzebny w tym serialu. I spotyka kogo? Radiovida. Radiovid siedzi, też z czapy się wziął nagle na miejscu zdarzenia, w samym centrum zdarzeń. Nie wiemy po co, ale nagle się tam pojawił i siedzi i płacze. Także sprawdza się właściwie to, co powiedziałem przed chwilą. Miejsce Jaskra oraz miejsce Radovida w tej historii jest żadne. Ich tu mogłoby równie dobrze nie być. Oni są tu tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać nam piękno męskiej miłości. Tu wymieniają parę zdań, po czym Jaskier stwierdza, że wydostanę cię stąd. Już się wiecie, w obliczu trudów i znojów się panowie pogodzili, bo ostatnio się pokłócili. Teraz się widać godzą. Panowie się więc żegnają, Radovid stwierdza, że udowodnię ci wie, że jest we mnie coś więcej i że nasza miłość była prawdziwa. Ale teraz idź i znajdź Geralta. Jaskier oczywiście spotyka zupełnie przypadkiem Jennifer, bo tu wszyscy spotykają się zupełnym przypadkiem. Pytają więc, gdzie jest Gerwazy. Jennifer mówi, że Triss zabiera go do Brokilonu, żeby go wyleczyć. No bo Gerwazy dostał ostatnio bęcki przecież od Wilgefortza. Tylko że przepraszam bardzo, coś mi się kłóci. Skoro już jest po bitwie, tak, to już pył wojenny opada, nic już się nie dzieje, już jest spokój. Skoro Yennefer jest na miejscu i nic jej nie jest, jest zdrowa i cała jak kuń, to dlaczego to Triss musi zabierać Gerwazego do Brokilonu? Przecież to Jennifer go miłuje, no tak czy nie? W takim razie, jaki jest sens tego, żeby to Triss go teraz zabierała do Brokilonu? Jennifer o tym wie, więc to nie jest tak, że wszystko jest jakąś tajemnicą i nikt nie wie, co oni robią, bo Jennifer wie przecież wszystko, prawda? Także najwyraźniej ich miłość nie była chyba taka silna, jak żeśmy podejrzewali. W książkach miało to sens, ponieważ w książkach Yennefer gdzieś nam tam pośród tej całej bitwy zniknęła. I to na tyle, że później nikt praktycznie nie wiedział, gdzie ona jest przez długi czas. Gerwazy też nie wiedział. Ba, nawet było podejrzenie pewne, czy przypadkiem Yennefer nie stała właśnie po stronie Wilgefortza. Nawet my, czytelnicy, przez jakiś czas nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co się z nią dzieje. Dopiero w dalszej części lektury pojawiły się jakiekolwiek informacje na jej temat. No ale kawał czasu minął, zanim reszta bohaterów się czegokolwiek o niej dowiedziała. W tym także i Geralt. Co w dalszej części historii jeszcze bardziej wzmagało taki gniew, taką motywację Geralta, żeby wszystko wyprostować. Także zauważcie, jak tutaj na takich prostych, banalnych rzeczach ten serial się wywala na ryj. Praktycznie na każdym kroku. To nie jest tak, że on się wywróci raz. On się wywróci i jeszcze po schodkach leci. Bo tutaj nic się nie klei. Przenosimy się więc do Gerwazego. I Gerwazy tu, jak widzimy, jest już w Brokilonie. Już tutaj jest poskładany, leży. Czy to driady? Nie do końca, to nie driada, toż to Mulan biegnie jako pierwsza. I teraz, moi drodzy, możemy sobie po raz kolejny obejrzeć piękno brokilońskich driad. Ta dziwna pani, która jest obok Mulan, to jest Aitne.
trochę się zmieniła od pierwszego sezonu. W pierwszym sezonie to była taka troszkę Whoopi Goldberg wannabe. Tutaj, jak widać, jest to zupełnie inna osoba. Nie wiem, czary najwyraźniej, magia zadziałała jakaś. Co nie zmienia faktu, że dryady wyglądają po prostu komicznie w Netflixowej wersji. To jest ewidentnie takie pójście po najmniejszej linii oporu. Na zasadzie, że dryady, a to one mieszkają w lesie, więc musimy im zrobić jakieś takie leśne elementy, jakieś różki, jakieś inne rzeczy. Takie troszkę wróżki znane z typowego generycznego fantazy, prawda? Zachodniego. Tymczasem pragnę tylko przypomnieć, że dryady u Sapkowskiego były opisane dosyć konkretnie, jak wyglądały. Przede wszystkim były piękne. Jednak były opisane jeszcze choćby takie elementy jak zielona skóra. Sama Etne, królowa dryad, była również opisana dosyć dokładnie. No tymczasem ktoś uznał, ej, zmieńmy troszkę te dryady na takie same jak wcześniej, tylko że jeszcze brzydsze. Geralt mówi do nich, że nie trwoncie na mnie czasu. Co, jak rozumiem, ma pokazać swego rodzaju taką rezygnację Geralta, tylko że widzicie, po raz kolejny pomylili gwiazdy z ich odbiciem na powierzchni stawu, używając wiedźmińskiej metafory. Geralt w książkach był zrezygnowany, przebywając i lecząc się w Brokilonie z wielu powodów. Pierwszy powód taki, że przegrał z Wilgefortzem. Drugi powód taki, że Ciri uciekła nie wiadomo gdzie i były nawet pogłoski, że Ciri trafiła w ręce cesarza Nilfgaardu, ponieważ wtedy już pojawiła się tam fałszywa Ciri. Kolejna sprawa to wspomniana wcześniej Yennefer i pogłoski, na bazie których miała, aby ona współpracować z Wilgefortzem. Także Geralt miał przynajmniej 3 i więcej powodów, by tej motywacji za bardzo do życia dalej nie mieć. Tylko że po raz kolejny to była wersja książkowa, a nie wersja serialowa, gdzie zasadniczo on powinien teraz się brać do roboty. On teraz powinien mówić, uleczcie mnie jak najszybciej, bo tam Ciri gdzieś wysłałem ją w cholerę, nie wiadomo gdzie poszła, do jakiegoś monolitu śmiesznego. Yennefer została w Aretuzie, tam do tej swojej koleżanki poszła, z nią też muszę odzyskać, ja tu muszę działać. Tak powinien wyglądać teraz ten Geralt w serialu. Bo to by wynikało z tego, co działo się wcześniej, ponieważ nie zrobiono tego, co w książkach. Po raz kolejny, ciąg przyczynowo-skutkowy. Podstawa każdej dobrej historii i główny element, na którym wykłada się ten serial. Dopiero Eitne teraz musi mu pokazać tą broszkę, że czarodziejka to dla ciebie zostawiła, Triss? To nie wiem, czy Triss taka ważna była dla Geralta, ale dobra. Pomijając już fakt, że to jest broszka tej Renfri, tak? Z pierwszego sezonu, więc kazała ci powiedzieć, że coś na ciebie czeka. Fajnie, dzięki. Zajebiście mnie to zmotywowało. No, ale dobra. Przechodzimy teraz niestety do naszej Ciri. Przygotujcie się, że przez kolejne 40 minut nie będzie się dziać praktycznie nic. Dobra? Znaczy, będzie się dziać bardzo, bardzo niewiele. Widzicie, ten fragment Ciri na pustyni Korat przez wielu fanów, widziałem w komentarzach w internecie, jest fragmentem dosyć nielubianym. Ja tak nie uważam. Uważam, że może troszkę się czasem dłuży, ale ogółem jest potrzebny w całej historii. I sądzę, że adaptacja tego fragmentu w wersji serialowej, gdyby zrobić to dobrze, mogłaby być naprawdę ciekawa. Bo choćby to, jak pokazać ciekawie pustynię, jak pokazać ciekawie zmagania bohatera na pustyni i walkę z naturą oraz z samym sobą, dobrze pokazała choćby Duna. Także da się. No ale oczywiście mamy do czynienia z Wiedźminem Netflixa, więc nie oczekujmy zbyt wiele. Ciri znalazła się tutaj więc na patelni, na pustyni. Jest w ogóle jakaś taka poobijana, nie wiem za bardzo dlaczego. Nie widzę powodu, dla którego miałaby być poobijana, bo nic właściwie sobie nie zrobiła. Jedyne co się stało, to przeniosła się tym śmiesznym monolitem ostatnio. No ale najwyraźniej trzeba było tą ją martyrologię jakoś wzmocnić poprzez, wiecie, parę siniaków. Widzimy, że ma coś z ręką. Nie wiemy do końca, czy jest połamana ta ręka, bo jeśli jest połamana, to ona sobie jej za cholerę sama nie nastawi. Prędzej spaprze jeszcze bardziej. To nie ma oczywiście znaczenia, ponieważ Ciri jest biegła w każdej możliwej dziedzinie i teraz sobie, wiecie, samodzielnie, nawet to nie kość, to bark, nastawia sobie bark z tego, co widzę. Samodzielnie potrafi nastawić sobie bark bez żadnego problemu. Tak? Proszę bardzo. No jak nie ona, to kto, prawda? No wy nie potraficie? No co wy? Każdy w wieku 12 lat potrafił sobie bark nastawić. I teraz się zaczyna, moi drodzy. Zaczyna się droga przez mękę. I to bynajmniej nie dla Cirilli, lecz dla nas widzów. Moi drodzy, pierwsze co ona robi, to wyciąga guzik. Wyciąga ten guzik, wiecie, ten medalion, który Geralt jej dał i który Yennefer zaklnęła chociaż w tej wersji na GPS-a. Pamiętajcie, że to jest GPS. I ona pierwsze co robi, zaczyna się modlić do tego medalionu, prawda?
Taka osobista ściana płaczu. No niestety modlenie się nie pomogło. Tym razem Gerwazy nie dotrze w parę sekund, a dziwne, bo mógłby, hej. Wcale tak daleko nie ma wedle Netflixowej miary. No ale Ciri próbuje i modli się do tego medaliony i modli się, modli. I żeby wam uświadomić to, jak bardzo zmarnują nasz czas antenowy w tym odcinku, jest powiedzmy sobie czasówka 8.00. Ona się modli przez dobre, uwaga, przez dobre 35 sekund. Ponad pół minuty naszego cennego czasu Netflix zmarnował na to, żeby pokazać, jak ona patrzy na ten medalion i drze się w niebogłosy. Jakieś tam bełkoty, tam gada jakieś tam wymyślone tam słowa, nie? Niby czary. Także na to poszedł czas antenowy, moi drodzy. Poszło! 8.36, 8.39 się kończy jej modlitwa. No i idzie Ciri przez tą pustynię. Płynie się dalej, płynie. Ona idzie. Po czym jest zbliżenie na jej zmęczoną twarz. Po czym znowu idzie. Po czym znowu jest bliżej na jej twarz. Bardzo bym chciał, żeby przynajmniej twórcy tego serialu wykazali się pomysłowością. Jak widać, moje nadzieje po raz kolejny pozostały płonne. Okazuje się, że nasza Cirilla tutaj po prostu jebła na ziemię. Jebła i zasnęła. I dopiero teraz pomyślała, że kurczę, coś trochę parzy. Ała, chyba się sparzyłam na buzi. Postanowiła tym kremem się posmarować, bo przecież hej, znalazła krem już wcześniej w tym swoim kubraczku, więc czemu tego nie zrobiła od początku? Nie wiemy. Teraz postanowiła, że o, posmaruje się i cóż za ulga. Po czym postanowiła ten krem zjeść. W książkach było podobnie, bo krem po prostu był tłusty, a ona musiała cokolwiek zjeść, bo jej w brzuszku burczało. Po czym Ciri zaczyna sama do siebie mówić, że tam będzie szła w stronę gór i tam może się uratuje, tak? I tutaj zwrócę uwagę na to, że ona dosłownie mówi sama do siebie i będzie to robić przez całą swoją wędrówkę. Będzie do siebie mówić, będzie krzyczeć, będzie marnować pełno energii na używanie głosu zupełnie bez powodu. Nie widzę żadnej przeszkody, dla której nie mieliby w takim odcinku troszkę innym zrobić po prostu głośnych myśli Ciri, żebyśmy my jako widzowie po prostu słyszeli, co ona myśli sobie w głowie. Dlaczego ona musi po prostu mówić do siebie wszystko? Trochę to jest bez sensu. To jest strata energii, strata śliny. Przy takiej pogodzie, przy tym, gdy ona nie ma ani kropli wody, no jest to jak najbardziej inteligentne. Nastaje noc, a ona idzie. I nawet sobie śpiewa. Nie ma to jak marnować po raz kolejny energię. Tym razem na śpiewanie. Co ciekawe, już po tej scenie i po wszystkich następnych widzimy, że ludzie, którzy robili ten odcinek, chyba nie odrobili zadania domowego z kwestii pustyni. Widzicie, pustynia to jest taka dosyć zabawna rzecz, gdzie owszem, za dnia w słońce nawala i jest po prostu cholernie gorąco. Jednakże w nocy sytuacja jest wręcz wprost odwrotnie proporcjonalna, że tak powiem. W nocy na pustyni jest po prostu zimno. Szanowni Państwo, z cyklu Drwal, Bawi i Uczy, dlaczego noce na pustyni są tak chłodne? Każdy, kto spędził przynajmniej kilkanaście godzin na pustyni, zapewne doświadczył tego zjawiska. W dzień temperatury były tak wysokie, że utrudniały funkcjonowanie, by w nocy spaść do bardzo niskich wartości. Pomiary wykazały, że na przykład na Saharze temperatura w dzień osiągnęła 38 stopni, ale jeszcze tej samej nocy spadła do zaledwie minus 4 stopni. Skąd ten fenomen? No i dalej tam możemy się dowiedzieć. Moi drodzy, to nie jest wiedza tajemna. Każdy, kto skończył podstawówkę, wie, że tak wygląda większość pustyń. Tak wygląda życie na pustyni. Także po raz kolejny to jest odrobienie zadania domowego. To jest zapoznanie się przynajmniej powierzchowne z tym, na temat czego robimy daną produkcję, dany odcinek. I to, że ludziom odpowiedzialnym za ten serial nawet tego nie chciało się zrobić, to woła o pomstę do nieba. No chyba, że postanowili dodać Ciri jakąś kolejną supermoc i nagle okazała się ona być zmiennocieplną, odporną na wszelakie wahania temperatury. Czy 40 stopni, czy minus 4 stopnie, nie ma żadnego problemu. Chodzimy w tym samym podkoszulku. No ale dobrze, Ciri sobie tutaj śpiewa i przypomina sobie wesołe, błogie chwile tam w rodzinnym gronie, gdy tam jedli sobie rzodkiewki, po czym pada na ziemię, ale wstaje i idzie dalej. Jak widać, czy dzień, czy noc, nie ma żadnej różnicy, ona cały czas idzie tak samo i ciągnie ten płaszcz ze sobą. Po co ona go ciągnie ze sobą, skoro nawet go nie ubiera w nocy? Myślałem, że po to go właśnie ma. No najwyraźniej nie. Ona go ciągnie, żeby go ciągnąć. I widzimy, że trafiła na poranną
rosę i będzie zlizywać rosę z kamieni. W książce było to jeszcze ciekawiej pokazane, ponieważ ona miała ze sobą miecz, tu też miała mieć ze sobą, z tego co widziałem, ale nie wiem gdzie go zgubiła, i odkryła, że jeżeli zostawi miecz na powietrzu i pójdzie spać, to rano właśnie na metalu się zbiorą krople rosy. No ale nie ma miecza, nie ma kropel, prawda? Tak czy inaczej, ona już przeszła na tej pustyni cały jeden dzień i całą noc. I dopiero teraz przyszło jej na myśl, że ej, może wartałoby czymś osłonić głowę. No 200 IQ. Rozumiem, że cały poprzedni dzień ona była zupełnie odporna na promienie UV. Kompletnie jej to nie przeszkadzało, że jej nawala to słońce na łeb, nawet po tym jak się sparzyła. Dopiero teraz, po całym jednym dniu wędrówki, pomyślała, że wartałoby chyba jednak coś na tą głowę zarzucić. Przy okazji zostawiła w końcu ten swój kubraczek, z którego w ogóle nie skorzystała. Ciągnęła go więc przez cały dzień zupełnie bez sensu, nie założyła go w nocy. Powiedziałbym, że powodzenia przy następnej nocy, gdy zrobi się zimno, no ale patrząc na to, że ona jest, tak jak powiedziałem, chyba zmienno-cieplna, to jej chyba temperatury nie dotyczą. Tak czy inaczej odkrywa tutaj pudełeczko po tym kremie, czyli zdaje sobie sprawę z tego, że po prostu kręci się w kółko. I cóż teraz, Cirillo, cóż teraz 200 IQ zrobisz, biedaczko nasza? Moi drodzy, Ciri w tym momencie robi to, co zrobiłaby każda inteligentna osoba, która właśnie jest u kresu swojej wytrzymałości, której każdy niepotrzebny gest, każdy niepotrzebny krok po prostu pozbawia ją bardzo cennej energii. Krótko mówiąc, Ciri postanawia wydrzeć mordę na całą pustynię. Ale widzi następnie jakieś ślady, i myśli, że ktoś tu jest, no bo ona, jej się tam wydawało, jakaś fata Morgana, wydawało jej się, że ktoś ją śledzi. Więc teraz widzi, o, ktoś tu może być, więc będę cię gonić i cię znajdę. No i zaczyna oczywiście znowu drzeć mordę na całą pustynię, bo jakżeby inaczej. Idąc do przodu, Ciri odkrywa jakieś źródełko i zaczyna właśnie z niego pić, ale to źródełko okazuje się dziwne. To się okazuje być jakąś dziwną, kleistą, przeźroczystą mazią. Ktokolwiek zostawił tutaj maź, zostawił jej całkiem sporo. Ale tu, o, coś się dzieje! Pojawia się konik! Konik, jednorożec, mój mały kucyk! I on ją ostrzega przed czymś. Uciekaj, dziewczynko, tam coś się zaraz pożre! I rzeczywiście jakieś paszczęki się otwierają i prawie ją zażarły. Ale dobry konik ją ostrzegł, więc teraz się zaprzyjaźnią. Kunik więc biegnie pierwszy, ona jakoś tam za nim się wlecze, ale ledwie co zaczęła bieg i teraz się zatrzymała, patrzy, kun gdzieś zniknął. Dokąd on mógł pójść? Dokąd ja pójdę? I nagle pojawia się przed nią burza piaskowa, moi drodzy. Wiecie, tak jakby wcześniej jej nie widziała, bo ja nie chcę nic mówić, ale dosłownie chwilkę wcześniej nie widzieliśmy tu nic. Więc nie wiem, czy nagle czas jakoś skoczył do przodu i ona tego konia tak długo szukała? Szczerze mówiąc wątpię. Myślę, że po prostu nagle przed jej ryjem zmaterializowała się burza piaskowa. Ale, moi drodzy, jak myślicie, co zrobi nasza silna, niezależna, inteligentna przede wszystkim femina dysponująca 200 IQ? Jak sądzicie, co zrobi widząc przed sobą burzę piaskową? Chyba dobrze wiecie, co zrobi. Co ona może zrobić w takiej produkcji jak to barachło? Ona wchodzi prosto w środek tej burzy. I mówi, nikt mnie tu nie znajdzie. Ojejku, po co ja tu weszłam? Nic nie widzę. I idzie przez tą burzę piaskową. Pruje jak strzała. Burza piaskowa, etam. To nie burza jest zagrożeniem dla mnie, to ja jestem zagrożeniem dla burzy. I ona tą burzę przeszła. Moi drodzy, dlaczego Drwalu tak rżysz jak kuń, widząc tą biedną środkę Marysię pośrodku tej burzy piaskowej? Moi drodzy, powiem wam dlaczego. Drwal bawi i uczy, część druga w tym odcinku. W informacjach o burzy piaskowej możemy znaleźć choćby takie ciekawostki, jak to, że porusza się ona z prędkością 40 km na godzinę, lecz może rozwinąć się nawet do 120 km na godzinę, osiąga 6 km wysokości i 100 szerokości, zaś na jeszcze innej stronie znalazłem choćby informację, że temperatura powietrza podnosi się wtedy nawet do 50 stopni. Miliony ton pyłu unoszące się w powietrzu zasłaniają słońce, nie ma czym oddychać, drobny pył zgrzyta w zębach, przenika nawet do wodoszczelnych zegarków. Tak jak mówię, moi drodzy, to nie jest wiedza tajemna.
to wszystko jest dostępne w internetach. Nie trzeba w ogóle daleko szukać. Wystarczyło wpisać w Google. Burza piaskowa, info. Jak zachowywać się na pustyni, poradnik. Nawet tego nie zrobiono. Nawet tego się nie chciało. Za co im płacą? Ja się zastanawiam, za co oni im płacą, ludziom, którzy robią ten serial. Chyba za siedzenie, pierdzenie w stołek. Także nasza Ciri przeszła burzę piaskową bez żadnego uszczerbku. Tam znalazła małą przekąskę. O, proszę bardzo, jajecznica będzie. I nagle pojawia się przed nią jej mama. I jej się będą pojawiać różne postaci tej Ciri. Będzie pojawiać się jej mama, później będzie pojawiać się Kalante. Tego oczywiście w książkach nie było, chociaż ona miała jakieś tam zwidy, tak? Że słyszała jakieś tam głosy z przeszłości. Także równie dobrze można było zrobić to w ten sposób, że ona nagle widzi przed sobą po prostu postaci ze swojego życia. Można było tak to zrobić, to jest całkiem w porządku. Mamusia jednak szybko zniknęła. Po czym Ciri znalazła jakąś jaszczurkę. A, bo to były jaszczurki. Jajka. No i biedna jaszczurka długo nie przeżyła. Krzyż kebab z jaszczurki. Źle się czuję, mówi Ciri do siebie. Przypominam, ona cały czas mówi sama do siebie. Ona musi wypowiadać słowa na głos. Widzimy, jak Ciri się zheftała, po czym z wycieńczenia nawet nie padła. Nagle pojawiło się jakieś dziwne światło. Myślałem, że ona padła i ma jakiś sen. Okazuje się, że nie. Nagle zmieniła się sceneria, moi drodzy. I znalazła się Ciri w jakimś pomieszczeniu z dziwną panią. No, najwyraźniej ta jaszczurka była jak grzybki. I Ciri ma teraz własnego tripa. Ta postać mówi jakimiś zagadkami, jakieś tam pierdoły. Ciri stwierdza, że traci rozum. Ja pozwolę sobie sprostować, żeby coś stracić, najpierw trzeba to coś mieć. Więc przepraszam bardzo, Ciri, ale pudło! Zakapturzona postać stwierdza, że potężnym kobietom zawsze przypisywano szaleństwo. Głupie pieprzenie, zawsze takie było i zawsze będzie. No oczywiście musiał być tu element tego, że kobiety są biedne i pokrzywdzone. To nie tak, że wiecie, Yennefer i czarodziejki to na pewno nie są potężne kobiety, prawda? Przyznam, że najbardziej zawiódł mnie system. Fuck the system! Niczego nie będzie! Zaklęcie Kononowicza będzie działało, moi drodzy. To wina systemu! Systemu, który oczywiście wiadomo kto stworzył. Ci paskudni, patriarchalni samcy, no. Któż by inny? Oj, Netflix, nie zaskakujesz mnie ani na chwilę. Ciri mówi, że wiesz co, sądzę, że mogłabym coś zmienić. A? Ja mogłabym zmienić ten system. Nie ty pierwsza tak sądzisz, mówi do niej zakapturzony jegomość. Ale ty, przyjaciółko, możesz być ostatnia. Tum, tum, tum. To by świadczyło, że Ciri jest chyba ważna. Tu pozwolę sobie też podkreślić dosyć ważny fakt. Mianowicie zauważcie, że na rzecz silnej Ciri, która umie walczyć, jest super zaradna i inteligentna, pozbawiono tą postać, nie tylko oczywiście całej drogi, którą musiała przejść, ale także kilku istotnych cech. Jak choćby tego, że Ciri miała takie zdolności, powiedzmy sobie, profetyczne. Tutaj na chwilę się pojawiał ten wątek, wiele odcinków temu, gdy tam dotknęła tego gońca i widziała, że on na przykład umrze. Ale potem nagle został zapomniany. Nagle kwestia snów Ciri, profetycznych, nagle kwestia tego, że ona potrafiła jakoś zajrzeć w przyszłość, została nagle zapomniana. A chcę tylko przypomnieć, że w poprzednim odcinku, czyli podczas wydarzeń na Tanet, cała rozpierducha zaczęła się od tego, że Yennefer przyprowadziła Ciri do Rady Czarodziejów, kiedy już ten pucz się rozpoczął. Przyprowadziła Ciri i Ciri zaczęła wieszczyć i wywieszczyła wszystkim obecnym to, co się właśnie działo i to, co się za niedługo będzie dziać. Wywieszczyła zbliżającą się wojnę, wywieszczyła śmierć króla Redanii, wywieszczyła Nilfgaard, który już nacierał na północ i kilka innych rzeczy. Co tylko zaogniło całą sytuację na puczu. Tutaj oczywiście zostaliśmy tego pozbawieni. Na rzecz scenek takich jak ta. I próby wepchania nam do gardzieli tego, że Ciri jest ważna. Podczas gdy ona nic ważnego tak naprawdę nie robi. No ale trip po jaszczurce się skończył. Widzimy Ciri, jak tutaj siedzi sama pośrodku nocy. Na pewno nie było jej zimno. I widzimy, jak przekimała na skalę. No, musiało jej być bardzo wygodnie. No, ale teraz pojawia się przed nią Kunik. Widzimy, że Kunik pokazał jej ładny jakiś teren, oazę może. No skoro rosną palmy, Ciri powinna się domyślić, że chyba coś tutaj, jakaś woda jest. Także zaczyna nakopać i w końcu jest piciu. No i tak widzimy dalsze ich tam perypetie. Leci muzyczka, oni idą, jedzą, śpią, kolejne zbliżenia na mordę Ciri, kolejne właśnie jakieś takie
z widy, tym razem widzi swoją babkę, ona się z nią kłóci, że jej babka byłaś złą babką i złą byłaś królową. Po czym Ciri się rozpłakała i zaczyna tej babce wyrzucać, że mordowałaś takich jak ja. A no tak, bo przecież tu wystarczy mieć tyle krwi elfy i już się jest elfką. Ciri jest elfką, Yennefer jest elfką. Ciri dostaje więc szału. I zaczęła, uwaga, walić pięścią w skałę. Ojejku. Znowu pojawia się zakapturzony jegomość, czy tam raczej zakapturzona pani. No i z tego, co mówi ta postać, dowiadujemy się, że to jest Falka. Tak, w końcu się pokazuje. O, proszę bardzo. No, jak dla mnie to średnio groźna ta Falka, taka, że tak powiem, zryja, no ale co tylu. Falka próbuje tą Ciri jakoś tak, wiecie, podkopywać jej wiarę, tak? Mówi, że tam wszyscy cię zdradzili, że oni w ogóle nie chcieli dla ciebie dobrze, że cię wykorzystywali. Ona ją tak, wiecie, zagrzewa, tak? Przyciąga ją na ciemną stronę mocy. Czy chcesz zmienić system, księżniczko Cirillo? Tak jest! Dawaj zaklęciem Kononowicza walnij i zmienisz system. Spal go do gołej ziemi. O, no to... Moi drodzy, nie chcę nic mówić, ale Falka w dwóch zdaniach opisała to, jak działają wszystkie te aktywistyczne ruchy social justice na zachodzie, gdzie ludzie wychodzą na ulicę, ale zamiast protestować, żeby coś osiągnąć, żeby polepszyć cokolwiek, żeby zmienić, oni wolą wszystko rozwalać, palić do gołej ziemi. Idealnie Falka opisała to, co się na zachodzie dzieje. Doskonale widać, do jakiej widowni kierowany jest ten serial. Wedle słów Imć Bagińskiego zresztą. Kolejny dzień, Ciri znowu kima na kamieniu. Może to jakieś specjalne kamienie są, jakieś może wygodne, że ona właśnie na nich śpi. Jednorożec ją budzi, weź, wstawaj, najebana to do domu, wstawaj. Idą i uwaga, coś jest nie tak. Coś się będzie działo. Teraz pozwól sobie zatrzymać, moi drodzy. W książkach również Ciri i Jednorożec spotkali potwora. Spotkali potworę praktycznie bardzo podobną jak to, co się pojawiło wcześniej, tak? Te takie paszczenki, co wystawały z ziemi i taki lej tworzyły. W książkach była to w ogóle taka właśnie walka w tym leju. O, tutaj mamy tą scenkę, tak? Można powiedzieć, pomijając tą dziwną, przeźroczystą maść, że podobna rzecz się działa w książkach, tak? Zaatakował ich taki, powiedzmy sobie, czerw pustyni, tak? W czerw fantastyczny. Pozdrawiam. Zarówno Ciri, jak i Jednorożec musieli stanąć do walki, no bo to była paskudna jakaś taka potwora, właśnie przypominająca coś pomiędzy mrówką, lwem, a takim czerwiem, robalem. Ta potwora miała tam jakieś właśnie swoje paszczenki. Ona tymi paszczenkami Jednorożca zdraniła w książkach, co później miało znaczenie. No ale wspólnymi siłami Ciri oraz Jednorożec tą potworę w książkach załatwili. Ciri oczywiście mieczem, bo miała ze sobą swój miecz, kordzik, ale nie byłoby to takie proste, gdyby Jednorożec nie przyszpylił tej potwory rogiem. Można więc powiedzieć, że książkowa walka była jak najbardziej wiarygodna, patrząc zarówno na zdolności Ciri, na jej stan fizyczny oraz na warunki i na pomoc Jednorożca. A dlaczego was raczę tym elaboratem? Zobaczcie za chwilkę. Scenkę, którą nam postanowił zapuścić Netflix. Tutaj bowiem czerw już był, wiecie, ten taki robal, co tworzył taki lej, tutaj to już było. W związku z tym musiało się tym razem pojawić coś na miarę prawdziwej, silnej, niezależnej feminy. Naszej Galadrieli 3.0. Cóż więc się pojawiło, moi drodzy? Potwora, która wyłoniła się z piachu, tuż przed naszą Ciri, jest wielkości tak naprawdę domu. To jest olbrzymie monstrum. To jest coś, z czym Geralt miałby naprawdę problem. Moi drodzy, gdy to zobaczyłem, pomyślałem, nie, to niemożliwe, żeby Ciri podjęła z nim walkę. No przecież, no to widać jak na dłoni, widać gołym okiem, że no to nie ma najmniejszej w ogóle takiej opcji. Ciri powinna jakoś może ucieczką się ratować, może Jednorożec jakoś odwróci jego uwagę, może coś takiego zrobią, nie? Taki twistik fabularny. Może uciekną oni przed tym potworem gdzieś tam na skalisty grunt, żeby ich nie dopadł. To by miało sens, patrząc na to, że Ciri jest wycieńczona, bezbronna, nie ma broni, nic nie ma, a oni wszyscy znajdują się w naturalnym środowisku tej potwory. Potwory rozmiarów domu, z którą nawet doświadczony Wiedźmin mógł mieć problem. To by miało sens. Tyle, że zapominamy o tym, że w tym serialu przecież nic nie musi mieć sensu. I zapominamy także o tym, że przecież Ciri praktycznie wciąga Wiedźminów nosem. Najchętniej pokazałbym wam całą tą walkę, ponieważ jest to prawdziwa karuzela śmiechu i żenady. Jednakże z racji praw autorskich, no pozwólcie, że będę pokazywać tak slajdami. Tutaj potwora bije w ziemię, powinna być dużo szybsza od Ciri, która jest, przypominam, wycieńczona kilkudniowym już marszem.
po pustyni, no ale Ciri bez problemu unika wszystkich ciosów. Jednorożec przychodzi, tam kopnął potworę, także odwrócił jej uwagę. No i teraz można by pomyśleć, no to zabije jednorożca w takim razie. Albo będzie jakiś inny twist. Jednorożca by oczywiście dziabnął potwór, widzieliście. Ale już widzicie po wyrazie mordki Ciri, to ona jest zagrożeniem dla każdego zagrożenia. Ciri biegnie i używa zaklęcia. No tak, no bo przecież przypomnijmy to, że Ciri ma te swoje magiczne zdolności cały czas. To teraz pewnie ucieknie. Nie, nie, nie. Ta Ciri nigdy nie ucieka. Ona się wspina po tej potworze. Wchodzi tej potworze na łeb. Potwora wierzga cały czas, ona nie stoi w ruchu. Weszła jej na łeb, moi drodzy. Tutaj się chyboce. Ale zapominamy o tym, że nasza Ciri ma przecież siłę 10 chłopa. I to w jednym palcu. Także Ciri wyrwała tej potworze jakiś tam fragment pancerza z głowy gdzieś tam, bo ona gdzieś tam przy głowie chyba się złapała. Wyrwała jej fragment pancerza, całkiem spory fragment. Jeżeli to jest pancerz, spodziewam się, że jest bardzo twardy i bardzo ciężki. No, to chyba byłoby logiczne, prawda? No, coś musiało przecież bronić tej potwory. Nie bez powodu jest to fragment pancerza. Także spodziewałbym się, że ten kawałek jest mniej więcej ciężaru dębowej kłody albo może jakiejś skały. Także jest to przynajmniej dobre kilkanaście kilogramów, jak nie więcej. No, taki ciężar to nie lada rzecz. Dla wycieńczonej nastolatki, zmęczonej wielodniową podróżą przez pustynię, powinno być to praktycznie nie do uniesienia. Ona powinna załamać się pod jego ciężarem. Tylko że znów zapominamy, z kim mamy do czynienia. Bo ona teraz bierze rozpęd, skacze, slow motion oczywiście musiał wejść, skacze, robi taki łup i nie podu. Nie pytajcie, na ile metrów skoczyła z tym ważącym dobre kilogramy kawałkiem pancerza. Nie pytajcie. Wycieńczona Cirilla skoczyła i jeb z tą potworę. I jeszcze raz podnosi to. I jeszcze raz. Mówię, ona ma w jednej ręce, w jednym palcu siłę 10 chłopa. Wiedźmini wysiadają, słuchajcie. Przypominacie sobie te walki Geralta, tego słabiaka cieniasa, jak on ze strzygusią, jakąś ze strzygunią męczył się, jak musiał stosować te swoje eliksiry i sztuczki przy tej jakiejś tam potworze w lesie, tej przerazie, czy co to tam było? Co? Moi drodzy, Geralt to przeszłość. Nasza Cirilla Galadriela 3.0 to jest bohaterka na miarę naszych możliwości. Miś na miarę naszych możliwości. Już po pierwszych zwiastunach ja już wskazywałem, co z tej Ciri będzie zrobione. Ba, nawet mam na tym odcinek osobny chyba na kanale, gdzie już wskazywałem, że Ciri będzie kolejną Mary Sue. Postacią, która jest najlepsza, najsilniejsza, najmądrzejsza, naj we wszystkim i od wszystkich. Netflix pozazdrościł Rings of Power Galadrieli i oto wyszła. No ale dobra, po walce jednorożec został ranny. Ciri bierze jakiś tam gazik. Gaziczek. I próbuję mu przyłożyć, tak? Na pewno to pomoże. Już, dobrze. Już nie widać. Już nie ma kuku. No i idą dalej z tym kuniem, nie? I tu dziwna rzecz, bo kolejna scena pokazuje nam już ognisko. Podczas gdy w poprzednich scenach ogniska nie było. Gdy Ciri szła przez pustynię nocą, gdy kimała na skałach, ognisk nie było. Teraz nagle ognisko jest. Co się zmieniło? Jak Ciri to rozpaliła? Co się stało? Nie wiemy. Moi drodzy, dlaczego to mówię? Ponieważ w książce wątek tego ogniska był dosyć istotny. Ciri tu znowu dostaje ataku paniki, to na pewno pomoże, no i znowu pojawia się zakapturzona postać. No, przepraszam, już wiemy, kto to jest, Falka. Falka się pojawia znowu. I nagle Ciri zaczyna mówić, zupełnie ni z gruchy, ni z pytuchy ten temat wyszedł, zaczyna mówić, że tu nie masz czego czerpać, także nie mogę używać tu magii. Mam wrażenie, że tutaj po prostu w montażu ucięto fragment tej rozmowy między Falką a Ciri, która miała miejsce w tej scenie, bo w tym momencie nie ma to żadnego sensu, a sądzę, że jakoś ta rozmowa na to naprowadzała. Falka mówi, że przecież magia jest wszędzie, po czym Ciri patrzy właśnie na ten ogienek, nie? I teraz wracamy do kwestii ogniska, ognia oraz magii, okej? Okay? W książkach Ciri rozpaliła ogień, używając właśnie magii. Gdy użyła magii, to przypomniała sobie właśnie wtedy nauki Yennefer o tym, że przecież
czarodziej może czerpać różnych źródeł i także może czerpać z ognia. I teraz przechodzimy do czegoś, co tutaj zostało zupełnie niepotrzebnie zagmatwane. W książkach mag mógł korzystać z każdego żywiołu, nie było tak, że jakiś tam żywioł był zakazany, jedyną zakazaną sztuką magiczną była nekromancja. Zaś jeżeli chodzi o korzystanie właśnie z żywiołów, jak tam woda, powietrze, ziemia, ogień, no to mogli robić co chcą. Fakt faktem był taki, że czerpanie z żywiołu ognia oraz używanie magii ognia wymagało naprawdę bardzo wysokich umiejętności, ze względu na to, że był to żywioł bardzo niestabilny oraz po prostu destrukcyjny. Z tego też powodu Yennefer, ucząc Ciri, uczyła ją właśnie w pierwszej kolejności, jak choćby korzystać z wody, jak korzystać z ziemi, bo to były żywioły łatwiejsze w obsłudze, tak to nazwijmy. Tutaj zaś, jak dobrze wiecie, Netflix sobie wymyślił, że ogień i magia ognia to jest kurwa jakieś zło diabelskie, to są czary szatańskie i tego nie wolno używać, że to jest zakazane. I tylko jakiś magowie renegaci używają tej magii ognia. Dlatego jak Yennefer używała ognia nagle, to już było wow, co ona robi, jak to się dzieje, nie? Takie właśnie pierdolety zupełnie bez sensu tutaj w tym serialu wprowadzono. I teraz właśnie na ten ogień patrząc Cirilla mówi, że nie może. To zakazane. Zakazane przez kogo? Yennefer mówiła, że to niebezpieczne. A w aretuje tego zakazali. Widziałam, co robi z ludźmi. I ten ogień paskudny, tfu, diabelstwo, gusła jakieś. Po co to? Po co to zostało zrobione? Po nico. Bo tak se wymyślili ludzie z Netflixa. Nie ma to żadnego sensu dla historii, nic do historii nie wnosi. Uczynienia z o magii ognia jakiejś kurwa zakazanej sztuki. Kompletny bezsens. Nie cierpię takich bezsensów. No ale ta ją przekonuje, że musi użyć tej magii, zaczerpać właśnie z ognia, użyć zakazanej sztuki, żeby uratować jednorożca. No i teraz będzie kolejny moment Powerful Ciri. Jest spowolnienie czasu? Jest. Powoli zbliża się do ognia? Tak jest. Wyciąga łapę? Yeah! I bierze łogienek. I proszę bardzo, teraz Ciri zdobyła nowego skilla. Nie żeby go potrzebowała, bo już teraz, w tym momencie, jednym palcem powala potwory wielkości budynku, no ale proszę bardzo. No i Ciri bierze i teraz tym ogniem tam tego jednorożca, tam jakoś tą energią ognia go leczy. Ten wstaje i oczywiście ucieka. Nara, dzięki wielkie młoda. I teraz Ciri patrzy znowu na te swoje właśnie łapy i mówi, jaka teraz jestem potężna, ale jest teraz fajnie. I na szczęście teraz, po tych durnotach właśnie związanych z całym zagmatwaniem kwestii magii, teraz będzie scenka, która pasuje do tego, co tam w książkach się znajdowało. Ponieważ gwoli przypomnienia to właśnie po użyciu magii, w książkach Ciri miała taką, powiedzmy sobie, wizję. I to był pierwszy moment, gdy pojawiła jej się właśnie przed oczami postać Falki, jako takie właśnie taka jakaś zmora. I ta postać ją właśnie namawiała do tego, żeby zaczęła z tej mocy korzystać, że to jest jej power, że ona teraz może właściwie zawładnąć światem. Po czym pojawiały się Ciri takie właśnie wizje różnych postaci, które albo akurat szły na śmierć, albo już swego kresu dostąpiły. Także był tam i ten Kahir, był i Jaskier, którego tam ścinali, była Yennefer tam w łańcuchach, no i był Gerwazy, który tam też właśnie był tam jakoś męczony. To wszystko się właściwie zgadza z tym, co było w książce. Taka właśnie wizja się Ciri pojawiała, tylko że jeszcze raz zwracam uwagę, w książkach dotyczyło to kwestii mocy, jako całości, tak? Magicznego potencjału, który tkwił przecież w Ciri. Przypominam, że Ciri posiadała ogromną moc magiczną, bo była źródłem. To była moc bardzo niestała, z której ona też nie potrafiła korzystać. Yennefer próbowała ją tego nauczyć, tylko że ta nauka szła jak krew z nosa. Nie ze względu na to, że Yennefer nie potrafiła, ale ze względu na to, że Ciri jako źródło była bardzo trudnym materiałem do właśnie nauki, do używania tejże mocy. W tym momencie ta jej blokada została zdjęta i ona miała pokazane to, co może z tą mocą uczynić, nie tylko jako źródło, ale także jako właśnie starsza krew. To było bardzo podkreślane w książce, że ona była starszą krwią i dlatego miała ten power magiczny jeszcze bardziej podbity. Tutaj głupie jest to, że to wszystko zostało właściwie zmarginalizowane do kwestii ogień. Ogień, magia ognia, ale akurat cała reszta w tej scenie się zgadza. Zgadza się też to, że Ciri mówi w końcu, że ona się wyrzeka tej mocy. Że ona nie chce tej mocy, ona widziała, co tam się działo z jej ukochanymi właśnie ludźmi i że to wszystko nie za bardzo jest takie przyjemne. Także ona tej mocy się wyrzeka i tak naprawdę w tym momencie traci
możliwość używania magii. Tu jednak znowu się doczepię. No ale po to tu jestem, hej, żeby weryfikować to, co się dzieje w tym serialu z tym, co było w książkach. Moi drodzy, tutaj bardzo ważna scena była w książkach, której tutaj nie ma. Ciri, w trakcie tego, jak miała te swoje jakieś takie ogniste odpały, była w istocie otoczona przez krąg jednorożców. Bo przypomnę, że jednorożce w Wiedźminie to nie były tylko koniki, takie wiecie, które z rogiem, nie? To były inteligentne istoty, które posiadały zdolności przenoszenia się pomiędzy wymiarami, co będzie w późniejszej części historii. I te jednorożce, pewnie zwabione tutaj właśnie tym, co Ciri właśnie odwaliła oraz obecnością jednego ze swoich, te jednorożce w tym momencie były wokół niej. I one patrzyły na nią i była nawet wymiana zdań pomiędzy tymi jednorożcami, czy tam raczej wymiana myśli, gdzie one się zastanawiały, czy może by tej Ciri nie byłoby lepiej zabić. Bo ma tą moc, która już tyle właśnie zniszczenia światu przyniosła w poprzednich pokoleniach. Jednorożce uznały jednak wtedy, że nie zabiją Ciri, ponieważ ewidentnie Ciri pokazała, że ona, nawet jeżeli ma tą moc, to chce je używać w dobrym celu, bo uleczyła jednego z nich, tak? Poza tym Ciri się później tej mocy wyrzekła, więc jednorożce summa summarum zostawiły ją przy życiu, no i zniknęły. Jednakże po raz kolejny pojawia się nawarstwienie durnot, które psuje nam całą historię. Z racji tego, że tutaj Ciri nie posiada żadnych zdolności teleportacyjnych, bo nie posiada. Tutaj jedyne, co Ciri potrafi, to obsługiwanie monolitów, bo tu, przypominam, w wersji Netflixowej to monolity przenoszą ludzi. Także bez monolitów Ciri właściwie nie potrafi tutaj nic, jeżeli chodzi o teleportację między światami. Z racji tego, że tutaj więc nie ma ona tej mocy, nie ma także jednorożców, które by również między tymi światami mogłyby się przenosić. Przynajmniej w tym momencie ich nie ma. Także w ten oto dosyć kuriozalny sposób Netflix, próbując dopakować Ciri jako, wiecie, super silną, pozbawił jej zarazem bardzo dużej części tego, co sprawiało, że ona była w książkach taka istotna. No ale cóż ja mogę rzec. Ciri teraz się budzi. Dziwnym trafem jest dużo czystsza niż wcześniej. Jakaś taka już mniej... mniej taka już poturbowana, co się zupełnie nie zgadza z tym, jak powinno być, ponieważ ona po wyrzeczeniu się mocy była jak skorupa. Przez długi czas czuła się jak obojętna skorupa, do której w ogóle nic nie docierało. Było to zresztą bardzo podkreślone w książkach. Tak czy inaczej, słyszymy tu jakieś głosy i za chwilę widzimy, do kogo te głosy należą. To są jacyś tam właśnie łapacze, tak zwani. Oni właśnie byli jedną z wielu wypraw, które tej Ciri tutaj szukały. Skąd oni wiedzieli, że Ciri akurat znalazła się na tej pustyni? Tutaj oczywiście został ten wątek zupełnie olany. W książkach była cała fajna scenka, gdzie Emhyr zasięgnął porady pewnego wróżbity. Nie pamiętam, jak się nazywał tak profesjonalnie, ale to był wróż, który potrafił właśnie, mając jakiś przedmiot danej osoby, potrafił z oczywiście mniejszą bądź większą dokładnością wskazać lokalizację tejże osoby. I jakże się wszyscy zdziwili, gdy wywróżył on, że właśnie Ciri znajduje się gdzieś na pustyni Korat. Stąd też właśnie w tym niepozornym miejscu pojawiły się brygady, które jej poszukiwały na zlecenie Nilfgaardu. Co ciekawe, w tej brygadzie tutaj widzimy Kobitę, co dosyć mocno kłóci się z kilkoma późniejszymi faktami i rozmowami, i rzekłbym, że przekonamy się, jak Netflix to rozwiąże w dalszej części historii, ale cały czas trzymam się nadziei, że czwartego sezonu po prostu nie będzie, więc mam nadzieję, że się nie przekonamy. No, chyba że będzie to w ostatnim odcinku, w co raczej wątpię, ale kto wie. Tak czy inaczej, Ciri zostaje przez tych właśnie łapaczy zabrana. No i koniec, na szczęście, jej wątku, który zajął mi dużo więcej czasu niż sądziłem. Przy omawianiu tych wszystkich durnot widzimy tutaj jakiś las. Ten las, moi drodzy, to jest, no jak dla mnie, wygląda jak zwykły lasek, ale to jest rzekomo Brokilon, do którego właśnie zmierza Jaskier. Niestety pozbawieni zostaliśmy bardzo, bardzo fajnej sceny, gdy on właśnie na koniu swoim, Pegazie, imię mylące, ponieważ koń był wredny, trochę pulchny i bynajmniej nie przypominający szlachetnego Pegaza. On na tym koniu właśnie udał się do tych driad. Tutaj, jak widać, też wychodzi im naprzeciw, nawet mówi po elficku. I driady się pojawiają, moi drodzy. Uwaga! Driady uzbrojone są w łuki, ale także, tak jak w pierwszym sezonie, uzbrojone są także w kusze. No, moi drodzy, jak dla mnie, driada
używająca mechanicznej, zaawansowanej na czasy średniowieczne konstrukcji, kuszy. No jak dla mnie jest to przynajmniej śmieszne. No ale najwyraźniej ludzie od Netflixa nie widzieli z tym żadnego problemu. Aby w ręce leśnej driady dawać zaawansowaną mechanicznie maszynę. No tak czy inaczej, tak jak było w oryginale, Jaskier teraz zaczyna śpiewać właśnie piosenkę, żeby te driady jakoś, wiecie, oczarować, tak, swoją piosenką, żeby go nie zastrzeliły i żeby go poprowadziły do Brokilonu. Szkoda, że nie sięga tutaj po lutnie. Myślałem, że może dostaniemy jakąś ładną piosenkę. Jaskier śpiewa a cappella, ale też mu to wychodzi ładnie. I muszę przyznać, że przynajmniej ta scenka wyszła fajnie. Tu widzimy, że nasza Mulan, przepraszam, Milva, tak, bo to jest Milva, nasza łuczniczka, ona tutaj została właśnie wprowadzona dużo wcześniej już tutaj w historii. Nie jest to złe, patrząc na to, że ona tam tym driadom pomagała wcześniej i elfom też pomagała już od dłuższego czasu, więc powiedzmy sobie, że jest to do przyjęcia. Chociaż z oczywistych względów castingowych próżno jest szukać u niej choćby jej charakterystycznych płowych, czyli takich jasnożółtych włosów. Jaskier dociera tutaj właśnie do Brokilonu, gdzie widzimy też jest dużo elfów. Są to elfy, które są właśnie wyratowywane z pogromów. Tak czy inaczej, ona go przyprowadza do Geralta. I teraz Gerwazy był pokazywany z takiego kąta, że nie było widać jego twarzy. I ja myślałem, że czyżby mieli zrobić to, że Gerwazy pokażą, że niby ma jakąś twarz poharataną i dlatego będzie później nowy aktor. No, to by było dosyć kuriozalne. Na szczęście aż takiego poziomu absurdu jeszcze chyba ten serial nie osiągnął, chociaż nie wiem. Gerwazy tu po prostu leży i no jest poskładany i nie wiem, czemu jakoś nie widać w ogóle jakichś efektów leczenia na nim. Także nie wiem, kiedy to... Czy to jakieś cofnięcie czasu było, od kiedy one go tu przyniosły? Czy może jeszcze go nie zaczęły leczyć? Niech jeszcze trochę... niech trochę jeszcze się Gerwaz zaśmierdnie, potem go uleczymy. Trudno powiedzieć. No ale Jaskier mówi mu, że Yennefer jest bezpieczna. O, to też się nie zgadza właśnie ze stanem faktycznym, jeżeli chodzi o książki, gdzie właśnie Yennefer była wielką zagadką przez długi czas, bo nie wiadomo było za bardzo, co się z nią dzieje. Gerwazy nie wiedział też, co się z nią dzieje. Nie miał pewności co do tego, czy właśnie Yennefer na pewno była tą, za kogo się podawała, mianowicie czy aby na pewno to, co robiła, jej czyny, jej słowa były prawdziwe, tak? Bardzo wiele właśnie wątpliwości miał Gerwazy, co wzmagało jego wkurwienie. Ciri jest cała, mówi Jaskier. Nic jej nie jest, stwierdza ona co? Nie wiemy co. Jaskier nagle jest to jakiś, nie wiadomo o co chodzi. Ciri zaginęła. Aha, tak jakby wszyscy tego już nie wiedzieli. Ciri zaginęła. Okej, okay. Yennefer jej szuka. A, dobra, czyli Yennefer wyruszy na poszukiwania Ciri, rozumiem. I dopiero teraz daje mu jakiś liścik, w końcu, że cesarz ogłosił święto, że Ciri jest w drodze do Nilfgaardu. Hurra! No, przynajmniej tutaj się trzymali tego, czego się powinni trzymać, a więc tego, że Nilfgaard próbuje sprzedać ludziom właśnie to, że Ciri jest u nich. Mają fałszywą Ciri, tylko że nikt nie wie, że jest fałszywa, z wyjątkiem cesarza i kilku innych osób. Ale cały czas szukają tej prawdziwej, żeby nie było. Gerwazy patrzy więc i... Oj, chyba trzeba wstać. Chyba za długo, żem tu spał. Najebany to do domu. Zawijam kiece i lecę. Ej, koniec odcinka. Moi drodzy, koniak jest, każdy widzi. Zapraszam na kolejny odcinek już bardzo, bardzo niedługo. Grande finale, wielki finał. Pilnujcie kanału. Dziękuję pięknie. Z brodatym pozdrowieniem. Drwal Rymbajło.